Dzień dobry, zapraszam Cię na kolejną lekcję biologii, z tym, że przechodzimy już teraz do działu cytologia, czyli nauka o komórce, o tym doskonale wiesz. I dzisiaj porozmawiamy o komórkach eukariotycznych ogólnie, o komórkach prokariotycznych tylko wspomnimy. I tu warto jeszcze dodać, że jeżeli uczysz się w zakresie rozszerzonym biologii, w takim razie zapraszamy Cię na naszą stronę, tam też mamy odpowiednie materiały. Ja zaś teraz pozwolę sobie przypomnieć, co już wiesz o komórce, a zatem wiesz, że jest to podstawowa jednostka budulcowa wszystkich organizmów, zdolna do przeprowadzania czynności życiowych. Wiesz także, że wyróżnia się komórki o prostej budowie to są komórki bakterii bez jądra komórkowego oraz komórki z jądrem komórkowym czyli komórki zwierząt, roślin i grzybów. I te informacje sobie dzisiaj poszerzymy. Zatem, Dowiesz się, jakie są założenia komórkowej teorii budowy organizmów. Dowiesz się także, że mimo różnic wszystkie komórki mają wspólny podstawowy plan organizacji. I wreszcie porozmawiamy o tym, że różnice w budowie i funkcjach komórek roślinnych, grzybowych i zwierzęcych są pochodną realizacji odmiennych strategii życiowych. Brzmi to cokolwiek zawile, ale wszystko się wyjaśni. W trakcie lekcji, której plan przedstawiam teraz, a zatem po wprowadzeniu trzeba będzie porozmawiać o komórkach eukariotycznych na tle, jeśli tak można powiedzieć komórek prokariotycznych. Dalej, dalej porozmawiamy o wielkości i kształcie komórek eukariotycznych, następnie przejdę do charakterystyki ogólnej komórek zwierzęcych. Dalej, dalej porozmawiamy o komórkach roślin i grzybów. Potem zaś, już jako ciekawostkę, przedstawię Ci historię prawdopodobnego odkrycia istnienia komórek. Nasza lekcja zakończy się standardowym podsumowaniem, a zatem ustaliliśmy plan działania i bierzemy się do pracy. Zaczniemy zatem od omówienia spraw najbardziej ogólnych, najbardziej podstawowych. Wrócimy przy tym do podziału Komórek na dwa typy, czyli tak naprawdę będziemy mówili o dwóch poziomach organizacji komórek. Wiesz już, że są komórki bakterii, te o prostszej budowie, i komórki o bardziej skomplikowanej. Otóż komórki bakterii to są komórki prokariotyczne. Co to oznacza? One nie mają jądra komórkowego. Greckie karion tłumaczone jest jak właśnie jądro, komórko, jako jądro komórkowe, a zatem prokariotyczne, czyli takie przedjądrowe, gdyby to tłumaczyć dosłownie. A ściśle mówiąc... Komórki bakterii są bezjądrowe, czyli prokariotyczne. Natomiast komórki zwierząt, dalej komórki roślin i komórki grzybów, są eukariotyczne. Karyon, jądro, przedrostek EU będzie oznaczał właściwy, czyli one mają jądro komórkowe. I to są dwa podstawowe poziomy organizacji komórek, do których zresztą na kursie biologii, szczególnie w zakresie rozszerzonym, odnosić się trzeba wielokrotnie. Natomiast teraz w zakresie podstawowym, wskażmy, sobie, jeśli chodzi o komórki prokariotyczne tylko ich podstawowe cechy i na tym tle skonstruujemy sobie, że tak powiem, podstawowe cechy komórek eukariotycznych. A zatem, czy są cechy wspólne? Tak. Cechą wspólną na pewno jest posiadanie błony komórkowej. Wszystkie żywe komórki mają błonę komórkową. Dalej mamy cytozol, czyli tak zwaną cytoplazmę podstawową, coś co wypełnia wnętrze komórek. Wreszcie wszystkie komórki mają rybosome, czyli te malutkie struktury, o których mówiłem, a na których odbywa się synteza białka. Tu jeszcze dodajemy ścianę komórkową jako element wspólny, ale zwróć uwagę, że ten napis, ten blok jest nieco odsunięty, dlatego że nie każda bakteria będzie miała ścianę komórkową, nie każda komórka eukariotyczna jest okryta ścianą komórkową, ale dla porządku to wymieniliśmy. Natomiast teraz różnice. Otóż w komórkach prokariotycznych właśnie nie ma jądra komórkowego, ono występuje w komórkach eukariotycznych, tutaj po prostu DNA, mówiąc tak bardzo skrótowo, jest zanurzone w cytoplazmie podstawowej, w cytozolu. Co dalej? Otóż w komórkach... Prokariotycznych nie ma organelli błoniastych, struktur błoniastych. To są takie struktury, które są charakter o, tutaj może pokażmy już je. Będziemy o nich mówić na kolejnych lekcjach i które są charakterystyczne właśnie dla komórek eukariotycznych i które zwiększają ich możliwości. Tutaj tego nie ma. A zatem mamy kolejny element, który wskazuje na prostszą budowę komórek prokariotycznych. To dalej, jeszcze jedna różnica warta podkreślenia. Otóż w komórkach eukariotycznych występuje taka sieć białkowych rureczek i włókienek, wspomnę o niej dokładniej w przyszłości. W każdym razie ona występuje w komórkach eukariotycznych, w komórkach prokariotycznych jej nie wykryto, a zatem mamy kolejny dowód na to, że taka konstrukcja, o, bo to są wszystko cechy komórek prokariotycznych, jest prostsza niż taka konstrukcja, czyli konstrukcja komórek eukariotycznych. A teraz spójrzmy na to wszystko od strony takiej no powiedzmy sobie właśnie statystycznej, a właściwie syntetycznej. Otóż tabela, którą widzisz, zestawia cechy struktur. Wymieniłem już niektóre, a niektóre po prostu znasz. Tutaj zaś widzimy w kolumnach komórkę prokariotyczną i wreszcie zwierzęcą, roślinną i grzybową, czyli komórki eukariotyczne. I już teraz zacznijmy tę tabelę wypełniać. A zatem podstawowa różnica. Jądro komórkowe w komórkach prokaryotycznych nie ma, w pozostałych jest. Co dalej? Błona komórkowa, proszę bardzo, wszędzie. Co dalej? Cytoplazma podstawowa, też wszędzie, w każdej komórce. Rybosomy też w każdej komórce. One mogą się nieco różnić, ale zawsze będą występować i działać będą tak samo. Kolejna sprawa, o której przed chwileczką mówiłem, cytoszkielet nie ma w komórce prokariotycznej, w pozostałych, czyli w eukariotycznych występuje. A zatem z tej całej dużej tabeli zostały nam tak naprawdę dwa wiersze i analizując wszystkie elementy po kolei na kursie cytologii, będziemy po prostu jakby wypełniać oczka za przeproszeniem tej. Tabeli. Zresztą podstawowe wypełnienie nastąpi już teraz. I kolejna sprawa. Mianowicie dzisiaj mówimy o komórkowej teorii budowy organizmów jako o czymś oczywistym, o czymś co stanowi fundament całej biologii. Natomiast na początku XIX wieku jeszcze wcale nie było to takie oczywiste. I dopiero odkrycia niemieckiego botanika Matthiasa Jakoba Schleidena, który stwierdził, że komórki, że przepraszam, że rośliny zbudowane są z komórek oraz inny niemiecki naukowiec Theodor Schwann, to był zoolog, który stwierdził, że zwierzęta są zbudowane z komórek. Otóż ci dwaj panowie stworzyli podwaliny właśnie pod teorię komórkowej budowy organizmów. I to się wydarzyło dopiero w 1838, 1839 roku. A zatem dopiero od tego momentu biologia rzeczywiście stała się taką nauką, powiedzmy sobie właśnie, która zasadza się na komórkach. My oczywiście wiemy dzisiaj, że komórkową budowę mają także bakterie. A zatem, skoro teoria powstała bardzo dawno temu, można oczekiwać, że jej współczesne brzmienie jest bardziej rozszerzone, dlatego że istota się nie zmieniła. Mianowicie wszystkie organizmy są zbudowane z jednej lub większej liczby komórek, czyli mamy jednokomórkowce i generalnie rzecz biorąc wielokomórkowce. Co dalej? Składnikami komórek są te same typy makrocząsteczek. Przypominam tutaj kwasy nukleinowe, znajdziesz je w każdej normalnej, za przeproszeniem, żywej komórce. Wreszcie w każdej komórce żywej znajdziesz białka, znajdziesz też polisacharydy. I ogólnie związki organiczne, które występują w komórkach są tak naprawdę bardzo, ale to bardzo podobne. Oczywiście zróżnicowanie tych związków prowadzi do zróżnicowania komórek. Sprawa następna. Komórki wszystkie mają ten sam zasadniczy plan budowy. O tym mówiłem przed chwilą. Sprawa kolejna. Komórki realizują te same podstawowe funkcje życiowe. W zakresie podstawowym będziemy omawiali tylko wybrane, w zakresie rozszerzonym omawiamy oczywiście wszystkie funkcje życiowe, ale wierz mi już teraz, że one rzeczywiście, jeśli chodzi o te podstawowe, to są po prostu takie same. Sprawa następna. Wszystkie komórki zawierają w sobie plan własnej budowy. Tym planem jest cząsteczka DNA. Mówiłem o tym, że w sekwencji nukleotydów zawarta jest informacja o budowie białek, czyli tak naprawdę o budowie komórki, bo potem białka decydują o całej reszcie. Za przeproszeniem. Sprawa kolejna zatem. Sposób odczytu i zapisu DNA we wszystkich komórkach jest taki sam. To jest kolejny dowód na jedność świata organizmów żywych. A zatem ustaliliśmy cechy współczesnej komórkowej teorii budowy organizmów i możemy przejść do naszego następnego zadania. Nasze kolejne zadanie to omówienie, krótkie, wielkości i kształtu komórek. Zaczynamy od wielkości i tutaj widzisz na slajdzie grafikę, która pokazuje, że większość komórek, o tutaj je sobie znajdziemy, przykłady oczywiście, to są przykładowe komórki, ma wielkość rzędu, no powiedzmy sobie 10 do 100 mikrometrów. To jest zatem ten przedział wielkości. Komórki zatem ogólnie rzecz ujmując są bardzo małe. Oczywiście są komórki mniejsze, na przykład bakterie mają wielkość kilku mikrometrów. Są komórki większe, tutaj mamy amebę, która osiąga wielkość powiedzmy 600-700 mikrometrów to już całkiem sporo. Żółtko jaja kurzego tak naprawdę jest jedną wielką komórką i tutaj mamy już wielkości rzędu kilku centymetrów, ale to są ekstremalne sytuacje. Zdecydowana, ale to zdecydowana większość komórek ma wielkość, tak jak mówiłem, kilku, kilkudziesięciu mikrometrów. Jeżeli spojrzysz na struktury komórkowe, np. jądro komórkowe, tutaj mamy chloroplasty, wreszcie mitochondria, okaże się, że mamy tutaj do czynienia z wielkościami rzędu, powiedzmy sobie, raptem kilku mikrometrów. A zatem nie można obserwować takich tworów nieuzbrojonym gołym okiem, bo zdolność rozdzielcza naszego oka jest za mała i wykorzystuje się w tym celu mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe. A zatem, twory są małe. Spójrzmy więc teraz jeszcze na dwie mikrofotografie. Z lewej naszej strony mamy komórki nabłonka płaskiego żaby w powiększeniu 400-krotnym. One są silnie spłaszczone, tego tutaj nie widać, ale poza tym są takimi właśnie charakterystycznymi wielokątami wielkości kilkudziesięciu mikrometrów. Komórki roślinne, tutaj widzisz miękki bulwę ziemniaka. Te komórki na ogół są nieco większe niż komórki zwierzęce, ale to też oczywiście nie jest reguła. Tutaj widać też, że zrobiono mikrofotografię przy powiększeniu 400-krotnym. I wtedy rzeczywiście można obserwować komórki, mimo iż są to twory bardzo małe. Sprawa następna: Mianowicie, niektórzy z Was z jakiegoś bliżej mi nieznanego powodu uważają, że jeżeli mamy do czynienia z dużym organizmem, to on będzie miał duże komórki, a jeżeli organizm będzie mały, to jego komórki będą mniejsze. To jest nieprawda. Widoczny tutaj na fotografii słoń, na przykład, ma komórki nerwowe mniejsze niż komórki nerwowe tych mrówek, a zatem generalnie nie ma zależności pomiędzy wielkością organizmu a wielkością jego komórek. A teraz jeszcze o kształcie. Tutaj widzisz Rendel modelu trójwymiarowego, komórki nerwowej, jednego z rodzajów neuronów, bo neuron to komórka nerwowa. Widać, że tutaj jest właśnie ciało komórki, tu widzimy wypustki różne i wreszcie tutaj jest taka największa, długa wypustka tego właśnie neuronu. A zatem nie mamy tutaj do czynienia z kształtem takim regularnym, bo większość komórek to z grubsza rzecz, mówiąc, kształt kulisty, owalny albo jest to jakaś bryła regularna. Natomiast tutaj mamy do czynienia z komórką, która ma przesyłać. Informacje na duże odległości, i ten bardzo odbiegający od wzorca podstawowego kształt, jest logiczną konsekwencją tego, że te komórki spełniają właśnie takie, a nie inne funkcje. Na przykład, włókna mięśniowe, komórki mięśniowe są wydłużone, to są takie walcowate lub wrzecionowate konstrukcje, w przyszłości ci je pokażę, które kurczą się. No bo w końcu mięśnie, zadaniem podstawowym mięśni jest właśnie skurcz. I tu jeszcze jedna rzecz. O ile średnica. Tej wypustki i tych, to jest rząd wielkości, powiedzmy sobie, kilku raptem mikrometrów. To już długość takiej komórki, długość komórki nerwowej w organizmie ssaka może dochodzić nawet do jednego metra. Ale to jeszcze nie oznacza, że tą komórkę zobaczymy. Ona jest bardzo długa, ale przepraszam, bardzo, ale to bardzo cienka. I sprawa ostatnia. Otóż taka komórka, neuron, czy też powiedzmy sobie, właśnie komórka nerwowa, mają kształt. Ustalony, on się praktycznie nie zmienia, ale uwaga, są takie komórki, które mogą bardzo mocno zmieniać swój kształt. Tutaj widzisz. Amebę to jest jednokomórkowiec, który tworzy niby nóżki, w przyszłości pokażę coś takiego Ci. Otóż w związku z tym komórka ta po prostu bardzo mocno zmienia kształt. W naszym organizmie też są komórki, które przypominają właśnie pełzaka amebę i które mogą zmieniać swój kształt. To są komórki odpornościowe, w każdym razie niektóre. A zatem mamy do czynienia z taką sytuacją, że komórki są po pierwsze małe, mają różny kształt a w przypadku niektórych komórek ten kształt może się zmieniać. Zbudujemy sobie teraz w cudzysłowie taką modelową komórkę zwierzęcą, czyli zobaczymy, jakie struktury w niej znajdziemy i czy są tam struktury, które są specyficzne dla komórek zwierzęcych. A zatem, proszę bardzo, nie zwlekając. Przed tobą rysunek ogólny komórki zwierzęcej, czyli Taki model, który da się odnieść także do komórek człowieka, a więc także twoich. I tutaj znajdziemy oczywiście błonę komórkową, to jest jasna sprawa, czyli ta taka jakby bariera, która oddziela komórkę od środowiska zewnętrznego. Dalej wspomniany już cytozol, czyli taka półpłynna substancja wypełniająca wnętrze komórki. Kolejnym elementem jest wspomniany już cytoszkielet, Dalej w takiej komórce znajdziemy oczywiście jądro komórkowe, a jakże, proszę bardzo, które zawiera informację genetyczną. W nim jest DNA i to właśnie jądro komórkowe, za przeproszeniem, rządzi komórką. Co dalej? Dalej znajdziemy siateczkę śródplazmatyczną. To takie błony, które znajdują się w, właśnie w komórkach zwierzęcych i nie tylko. Na powierzchni błon siateczki śródplazmatycznej znajdziemy przynajmniej części. Znajdziemy niewielkie, takie te kuleczki, to są właśnie rybosomy. Z tym, że rybosome występują także wolne w cytozolu. Co dalej? Dalej mamy mitochondria. Takie pałeczkowate struktury. Mitochondria są miejscami, gdzie zachodzą główne etapy oddychania komórkowego, tlenowe, które dostarczają komórce po prostu energii. Co jeszcze? Otóż w tym miejscu widzisz strukturę błoniastą, która nazwana została aparatem Goldiego od odkrywcy. Aparat Goldiego generalnie rzecz biorąc zmienia, przekształca białka i lipidy i transportuje je do odpowiednich rejonów komórki albo poza komórkę. Będziemy mówili tak jak o mitochondria, tak jak o siateczce śródplazmatycznej przepraszam, aparacie właśnie Goldżego, będziemy mówili znacznie więcej. Natomiast wracając do modelu ogólnego komórki zwierzęcej, cóż tu jeszcze znajdziemy? Ten niewielki pęcherzyk to lizosom. W lizosomach ma miejsce trawienie wewnątrzkomórkowe różnych elementów. I wreszcie tu widzimy niewielką wakuolę. Pokazujemy ją, chociaż trzeba pamiętać, że wakuole, po pierwsze, jeśli to są na ogół niewielkie, a powtórę występują tylko w niektórych komórkach zwierzęcych. I teraz w podręczniku te drobne wakuole podawane są jako cecha, powiedzmy sobie, taka charakterystyczna dla komórek zwierzęcych. Naszym zdaniem tak nie jest. Natomiast da się znaleźć na tej liście przynajmniej jedną strukturę, która niewątpliwie może być nazwana jako specyficzna, dla komórek zwierzęcych. A zatem lista, proszę bardzo. Błona komórkowa, nic specyficznego. Cytozol też nie. Jądro komórkowe też nie. Mitochondria, rybosomy, Siateczka też nie. Aparaty Goldiego nie. Ale uwaga, lizosomy można już uznać za struktury specyficzne dla komórek zwierzęcych. Cytoszkielet nie. Wici. Mogą być też rzęski, z tym, że one występują tylko w niektórych komórkach. To nie są struktury specjalne, to nie są struktury, które odróżniają komórkę zwierzęcą od innych. I wreszcie te małe wodniczki, o których wspominałem, one w podręczniku podawane są jako właśnie struktury specyficzne. No ale cóż, no ale cóż, naszym zdaniem tak po prostu nie jest. Przejdziemy teraz do ogólnego modelu budowy komórki roślinnej i grzybowej. Z tym, że trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że w zakresie podstawowym to jest wszystko, co o tych komórkach powiemy, dlatego, że tylko w zakresie rozszerzonym one są analizowane dokładniej, znacznie dokładniej. Wracając zaś do ogólnego modelu budowy komórki roślinnej, proszę bardzo, otwieramy sobie tę komórkę. I teraz będziemy sobie szukać, jeśli tak można powiedzieć, odpowiednich struktur. Nie zdziwi nikogo, jeśli w tym miejscu, o właśnie, wskażemy błonę komórkową. Jasna sprawa. Dalej mamy oczywiście cytozol. Wreszcie, o w tym miejscu znajdziemy, nie tylko, znajdziemy składniki cytoszkieletu. Następnie jądro komórkowe, w końcu to komórka eukariotyczna. Dalej mamy siateczkę śródplazmatyczną. Część błon tej siateczki pokryta jest jak widać rybosomami. Tutaj także rybosomy mogą występować jako wolne w cytozolu. Dalej mamy mitochondria. Tak samo jak w komórce zwierzęcej. Na razie szczerze mówiąc nie znaleźliśmy żadnej różnicy, jeżeli się zastanowić. Dlatego, że aparat Goldiego także występuje w komórce zwierzęcej, a zatem czy znajdą się jakieś różnice? Oczywiście tak. Pierwszą, podstawową zupełnie jest obecność chloroplastów, czyli struktur, w których zachodzi proces fotosyntezy. Dalej, dalej mamy dużą wakuolę, dużą wodniczkę, która jest charakterystyczna, a właściwie specyficzna dla dojrzałych komórek roślinnych. Tak dużych wodniczek, szczerze mówiąc, w komórkach zwierzęcych, ale też ich grzybowych nie znajdziemy. Czy to wszystko? Nie, dlatego że jeszcze jeden ważny element nam został, ten fioletowy na naszej grafice, to jest ściana komórkowa, która pełni funkcje wzmacniające i ochronne i zbudowana jest głównie z celulozy u roślin. A zatem, jeśli przejdziemy do takiej wyliczanki, która przedstawia struktury komórki roślinnej, tutaj okaże się, że ściana komórkowa, celulozowa, to jest twór specyficzny dla roślin, dalej będziemy tutaj mieli chloroplasty i dużą wodniczkę w dojrzałych komórkach. A zatem tu już mamy aż trzy cechy specyficzne. A teraz krótko o komórce grzybowej. Proszę bardzo zatem otwieramy komórkę grzybową i szukamy wszystkich elementów ważnych. Mianowicie jest błona komórkowa, to logiczne. Dalej będziemy mieli cytozol, mamy. Wreszcie składniki cytoszkieletu, co dalej jądro komórkowe, nikogo to nie dziwi. Dalej mamy siateczkę śródplazmatyczną częściowo pokrytą rybosomami, które jak mówiłem występują także w innych miejscach komórki i cóż, mitochondria, ależ jakże proszę bardzo są mitochondria w takiej komórce. Znajdziemy tu także aparat Goldiego. Natomiast nie znajdziemy chloroplastów. Komórki grzybów nie potrafią przeprowadzać fotosyntezy, grzyby są cudzożywne. No ale to inne zagadnienia, które zgłębiają ci, którzy mają biologię w zakresie rozszerzonym. My wracamy do komórki grzybowej i tu znajdziemy sobie dosyć liczne często, ale nie zawsze, drobne wakuole, które niektórzy uważają też, że są cechą specyficzną. Naszym zdaniem jest to dosyć wątpliwe. Natomiast ściana komórkowa, tylko że chitynowa. Głównym składnikiem tej ściany komórkowej jest chityna. Wiesz co to jest? No to to już jest na pewno cecha specyficzna. A zatem przechodzimy do ogólnej, nazwijmy to wyliczanki. Mamy tutaj wszystkie ważne struktury komórki grzybowej i okaże się, że mamy tutaj hitynową ścianę komórkową jako cechę specyficzną i podręcznik podaje liczne drobne wodniczki. Naszym zdaniem jest to cecha wątpliwa, ale z jakby to powiedzieć kronikarskiego obowiązku i on tutaj Ci teraz podajemy. A teraz pora na ciekawostkę. Mianowicie poszukajmy odpowiedzi na pytanie, kto pierwszy zobaczył komórki. Biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary tych tworów, należy oczekiwać, że taka osoba dysponowała mikroskopem. I rzeczywiście, dzisiaj powszechnie uważa się, że pierwszym człowiekiem, który obserwował komórki, który je zobaczył, był angielski przyrodnik Robert Hooke, który w XVII wieku obserwował różnego rodzaju preparaty przy pomocy mikroskopu, który za chwilkę pokażę, i który stwierdził, że odkrył przy użyciu tego mikroskopu zadziwiający świat małych stworzeń. Swoje wyniki, swoje rysunki zamieścił w słynnej książce o tytule Mikrografia. Trzeba pamiętać, że w XVII wieku ryciny z mikrografii wywoływały szok u ówczesnych, dlatego że dokładny rysunek pchły, no to po prostu było coś niesamowitego zupełnie. Natomiast nas interesuje coś innego w tej chwili. Otóż w mikrografii znalazła się rycina, która przedstawia komórki korka. Te niewielkie struktury Huk nazwał komórkami, ponieważ ich wielkość i układ skojarzył mu się z celami mnichów. Angielskie cel to po prostu komórka. A zatem teraz już krótko. Mikroskop Roberta Hooka. Tutaj widzisz fotografię rekonstrukcji. Dlatego, że oryginalne urządzenie huka się nie zachowało. Tutaj zaś widzisz rysunek mikroskopu i zasadę jego działania. Tutaj patrzył obserwator, widzimy układ soczewek, proszę bardzo, światło w specyficzny sposób skupiane na preparacie. I tutaj właśnie można było obserwować, nawet pod całkiem przyzwoitym powiększeniem, kilkudziesięciu razy różne obiekty. I jednym z tych obiektów, który obserwował huk, był właśnie korek. Komórki korka narysował. Właśnie w taki sposób. To te niewielkie cele mnichów, czyli cells, które dzisiaj nazywane są po prostu komórkami. I nie chodzi tu oczywiście o urządzenia elektroniczne, które służą Wam do komunikacji. Zostało nam już tylko podsumowanie, a zatem jeżeli chodzi o cechy ogólne komórek prokariotycznych i eukariotycznych, trzeba zauważyć, że Komórka jest podstawową, najmniejszą jednostką strukturalno-funkcjonalną każdego organizmu. Jest zdolna do przeprowadzenia wszystkich podstawowych czynności życiowych, i to możesz traktować po prostu jak definicję. Dalej. Ze względu na obecność lub brak jądra komórkowego wyróżnia się dwa typy komórek, dwa poziomy organizacji komórek. I tak, mamy komórki prokariotyczne, bezjądrowe, te prostsze, i komórki eukariotyczne, czyli jądrowe, te o budowie bardziej złożonej. Komórkami eukariotycznymi są komórki zwierząt, roślin i grzybów. Komórki eukariotyczne mają bardziej złożoną budowę niż komórki prokariotyczne. Odróżnia je nie tylko obecność jądra komórkowego, ale także organelli, czyli struktur błoniastych, takich jak mitochondria, siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, do tego dochodzą wakuole, a w niektórych komórkach także chloroplasty. Dołóżmy do tego cytoszkielet i będziemy mieli rzeczywiście komórki o znacznie większej złożoności. Dalej, dla komórek zwierzęcych charakterystyczne są lizosomy, dla roślinnych chloroplasty oraz duże wakuole i celulozowa ściana komórkowa, zaś dla komórek grzybowych chitynowa ściana komórkowa. W podręczniku szkolnych wymieniane są także inne elementy. W związku z tym pozwolę sobie teraz przywołać znaną ci tabelę, tylko że teraz już ją wypełnimy sobie do końca. I tak, komórka prokariotyczna, tutaj jak widać mamy charakterystyczne elementy, no zresztą występujące we wszystkich komórkach, a potem mamy taką sytuację, że tak, jądra nie ma, nie ma właśnie struktur błoniastych, czyli organelli, nie ma cytoszkieletu. Specyficznych struktur szczerze mówiąc nie ma, to znaczy one są, ale o nich mówi się w zakresie rozszerzonym. Teraz, komórka zwierzęca, proszę bardzo, pełna lista struktur, natomiast jeżeli mielibyśmy mówić o strukturach specyficznych, to na pewno będą to lizosomy, i podręcznik dodaje tutaj niewielkie wakuole w niektórych komórkach. No, moim zdaniem, jeśli coś występuje w niektórych komórkach, to już nie jest cecha specyficzna. Co dalej? Komórka roślinna. Pełen zestaw struktur i elementy specyficzne. Celulozowa ściana komórkowa, jak najbardziej tak. Chloroplasty i duża wakuola centralna w dorosłych, dojrzałych komórkach. I komórka grzybowa. Znowuż pełen zestaw struktur komórkowych. I tutaj dochodzi jako specyficzna struktura. Chitynowa ściana komórkowa i te niewielkie wakuole. I tutaj też zgłaszam zastrzeżenie. Ale tak jak powiedziałem, w taki sposób podchodzi do sprawy podręcznik szkolny. A zatem my też. Pozostaje mi więc już tylko podziękować Ci za udział w lekcji i zaprosić na kolejną. To będzie lekcja o budowie błony komórkowej i innych błon biologicznych.